Dzień dobry, witam. Klasy maturalne na jednej z ostatnich już lekcji poświęconych sztuce XX wieku. Pierwszą połowę zostawiliśmy już za sobą tamtego stulecia, a więc czas przenieść się do tego jej XX wieku części, która zaczyna się wraz z końcem II wojny światowej, czyli wraz z rokiem 1945. 6 lat trwała II wojna światowa, przyniosła potworne zniszczenia, przeorała świadomość milionów ludzi, pochłonęła miliony istnień. Takiego tragicznego zdarzenia w dziejach ludzkości do tej pory nie było. Dlatego też wydaje się dobrym komentarzem dla sztuki, którą będziemy za chwilę oglądali, słowa malarza Paula Klee, jednego z czołowych przedstawicieli pierwszej połowy XX wieku, przyjaciela Kandyńskiego, członka grupy ekspresjonistów monachijskich, czyli grupy Der Blaue Reiter, a także uprawiającego malarstwo, przepraszam, abstrakcyjne w nurcie stworzonym przez Kandyńskiego. Słowa Paula Klee: im bardziej okropny jest świat, a taki jest właśnie teraz, tym bardziej abstrakcyjna jest sztuka, podczas gdy świat szczęśliwy rodzi sztukę związaną z ziemią. No właśnie. Okropny jest świat. Ten świat urządzili sobie ludzie. Nie był jakąś zagładą zesłaną z kosmosu. To efekt narastających napięć, konfliktów i ideologii, jakie już w latach 30. zaczęły brać górę w niektórych z krajów Europy, przede wszystkim oczywiście w nazistowskich Niemczech, ale tuż za nimi podążały Włochy faszystowskie, no i też prawicowa Hiszpania generała Franco. Po drugiej stronie barykady Związek Sowiecki, Rosja bolszewicka, rządzona przez Stalina. To nie mogło się dobrze skończyć. Lekcja I wojny światowej nie została, jak widać, w pełni odrobiona i dlatego po 20 latach od jej zakończenia Europa będzie świadkiem kolejnej, jeszcze bardziej przerażającej wojny. Tak jak powiedziałem, ta wojna niosła za sobą śmierć i zniszczenie. Najlepiej oddają ducha tamtego czasu zdjęcia. Oto kilka z nich. Zdjęcia jak pejzaże z apokalipsy. Obóz koncentracyjny Auschwitz. Przybył transport z nowymi więźniami, którzy za chwilę zostaną poddani selekcji. Grupy Żydów, Romów, gejów trafiają tutaj, bo według ideologii nie powinni istnieć. Są pod ludźmi, ich ludzkie prawa nie obejmują. Jak znikną, świat będzie piękniejszy. I ta właśnie machina śmierci stworzona przez nazistów, obóz koncentracyjny, ma pomóc w tym ostatecznym rozwiązaniu tych kwestii. A oto efekty pracy tego właśnie, tej machiny śmierci. Stosy trupów. Już nie liczą się pojedyncze jednostki. To masa zbita
nawarstwiająca się ciał zatrzymanych w ostatnim skurczu, tuż gdy do tego ciała dotarła śmierć. Trupy pomordowanych wrzucane do dołów masowo lub palone w piecach krematoryjnych, by zaoszczędzić na masowych mogiłach. Rozsypać popiół po spaleniu jest dużo łatwiej i w ten sposób te miliony, które poszły na zagładę, zniknęły ze świata. Jak takie obrazy, które teraz oglądacie, mogą zainspirować artystę? To jeden z najdramatyczniejszych pytań, jakie stanęły przed twórcami, którzy w tym świecie żyli i którzy z niego wyszli żywi. Sztuka awangardowa, tworzona w pierwszej połowie XX wieku, sztuka, która eksperymentowała z formą artystyczną, szukała nowego sposobu ukazywania rzeczywistości lub przekraczała granice świata rozpoznawalnego, wkraczając w abstrakcję, zdawała się wobec tego ogromu zła i nieszczęścia zupełnie bezradną. Oto obraz powstały w samej końcówce wojny, malowany przez jednego z najbardziej sławnych twórców XX wieku, Pablo Picasso. Trupiarnia. Język form kubizmu syntetycznego, który zadziałał mocno w Guernice, tutaj jakby nie wytrzymuje już konfrontacji z tym ogromem katastrofy kulturowej, cywilizacyjnej i moralnej, jaką jest wojna. Czy z tego powodu, czy z innego, ale artysta obrazu nie dokończył. Tak jakby poczuł pewną bezsilność tego mierzenia się z tą grozą ciał, które były kiedyś ludźmi, a które przestały być właśnie podmiotami, stały się materią. Inny ciekawy przykład powstały w trakcie trwania wojny. Oglądany już w swoim czasie obraz Maxa Ernsta, Europa po deszczu. Rozumiemy ten tytuł jako metaforę. Co będzie, kiedy deszcz ustąpi? Burza, deszcz to oczywiście wojna, a co po niej? Tylko zgliszcza, zdają się tutaj sugerować te formy malarskie stworzone metodą dekalkomanii. Gdy patrzymy w tym kontekście na zdjęcie Drezna po alianckim nalocie dywanowym, które to miasto właściwie obróciło w ruinę, to rzeczywiście jakby coś z obrazu Maxa Ernsta zostało tutaj zrealizowane. Stało się. Rozliczenia wojenne rozciągną się na ładnych parę dziesiątków lat od zakończenia wojny. Obejmą nie tylko pokolenie, które przez tę wojnę przeszło, bo się w niej znalazło z racji urodzenia, ale także tych, którzy urodzą się już po wojnie. Dziedzictwo rodziców przejmowane przez dzieci staje się niejako kanwą artystycznego doświadczenia. Tak jest w przypadku Gerharda Richtera, którego obraz zatytułowany Wujek Rudi wygląda jak stara czarno-biała fotografia, a na niej SS-man w mundurze. Wujek Rudi był wujkiem Gerharda Richtera. Nie miał okazji go poznać, bo zginął w czasie wojny. Jego zdjęcie rodzina ukryła. Znalazł je gdzieś w przepastnej szafie na dnie, między innymi starymi szpargałami. Tak jakby chciano zapomnieć o tym, że taki wujek był, że jego życie wplątało się w tę machinę śmierci. Druga praca to dzieło Józefa Beuysa. Jego życie już
w wojny, że tak powiem, wkroczyło w młodym wieku. Józef Beuys był chłopcem, gdy wybuchła II wojna światowa. Chodził do szkoły podstawowej. Wkrótce też zainteresowała się nim armia, bo potrzeba była przeogromna wobec tej ilości zabitych, by sięgać po coraz młodsze roczniki. Dlatego jako właściwie wyrostek kilkunastoletni został wcielony do szkoły lotniczej, gdzie kształcili się piloci Luftwaffe, czyli niemieckich sił zbrojnych, lotniczych. I gdy przeszedł już to szkolenie, zasiadł za sterami bombowców, żeby latać w stronę Europy Wschodniej i tam zrzucać bomby na miasta i wsie Rosji, Ukrainy. Podczas jednego z takich lotów został zestrzelony. Katapultował się z płonącego samolotu i z ciężkimi poparzeniami wylądował na ziemi żywy. Były to okolice Krymu. Tam przejęli go miejscowi i ukryli przed poszukujących takich właśnie niedobitków oddziałami NKWD, czyli specjalnej politycznej służby bezpieczeństwa. Przez pewien czas udawało się tym miejscowym ukrywać Beuysa i leczyć z poparzeń, z ciężkich ran, między innymi stosując metody tradycyjne, ludowe, znane od zapewne setek lat, z różnego rodzaju maściami na bazie łoju zwierzęcych i owijaniem w filce. W końcu dopadli Beuysa żołnierze i trafił do łagru, gdzie już doczekał końca wojny. Nie stawiano mu żadnych oskarżeń jako zbrodniarzowi, bo był małym, po prostu małym człowiekiem, małym chłopakiem, młodym chłopakiem. Wypuszczony po zakończeniu wojny, wylądował w Berlinie Wschodnim. Tam rozpoczął studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych, ale ostatecznie zamieszkał w Berlinie w Niemczech Zachodnich. Po latach, które minęły od wojny, zaczął Józef Beuys tworzyć niezwykłe formie dzieła, w których zaczął wykorzystywać niekonwencjonalne jak na rzeźbiarza materiały, na przykład filc albo właśnie tłuszcz zwierzęcy. Ta praca, którą oglądamy, zatytułowana Półfilcowego krzyża z wytartym wizerunkiem Magdy, jest taką właśnie pracą, której wyraźnie jej charakter zdajemy się znowu jakby w tamtą aurę wojennej traumy wracać, która oczywiście cały czas była w świadomości Józefa Beuysa, który traktował swoją powojenną aktywność artystyczną jako swego rodzaju spłacanie trybutu za te właśnie lata, kiedy został wciągnięty w hitlerowską machinę śmierci. I kolejne pokolenie. Anselm Kiefer to dzisiaj jeden z najsłynniejszych artystów europejskich, Niemiec, który w swoich dziełach wyraźnie jakby znowu z tą spuścizną tamtych czasów próbuje prowadzić rozliczenia i dialog. Wnętrze, które oglądamy, namalowane w 1981 roku, wygląda jak wnętrze po katastrofie, jak apokaliptycznej. Ale jego charakterystyczne cechy nie pozostawiają wątpliwości, co to za wnętrze. To właśnie to wnętrze. Słynna sala z kancelarii III Rzeszy. Tyle, że nie lśniąca nowością i przepychem, tylko właśnie poddana jakby zniszczeniu, destrukcji, zagładzie. Po 1945 roku, kiedy kończy się wojna, rozpoczyna się na nowo jakby życie artystyczne, ale na tym polu dokonają się jednak bardzo istotne przesunięcia, zmiany, które sprawią, że już ten obraz sztuki powojennej
nie będzie takim lustrzanym odbiciem tej, która była przed wojną. Jednym z najważniejszych jakby przesunięć w tej geografii artystycznej będzie przeniesienie centrum rozwoju sztuki za ocean. Europa już nie będzie tym jedynym głównym ośrodkiem artystycznym, na który skierowane są wzrok spojrzenia wszystkich. Teraz to miejsce coraz bardziej, na które nakierowane są spojrzenia, to Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Dlaczego została to, taka zmiana się dokonała? Zadecydowało o tym oczywiście geopolityka. Wojny nie dałoby się zakończyć bez przyłączenia się do niej Stanów Zjednoczonych. I to przy walnym wkładzie armii amerykańskiej udało się Hitlera pokonać. Dlatego też z wojny Stany Zjednoczone wychodziły w najlepszej jak gdyby kondycji gospodarczej. Żadna przecież bomba na jakiekolwiek miasto amerykańskie nigdy nie spadła, ani niemiecka, ani tym bardziej japońska. Dlatego też w obliczu zniszczenia, jakiemu podległy wszystkie praktycznie kraje w wojnę zaangażowane w Europie, Stany Zjednoczone były tą jedyną kotwicą, bastionem, który dawał jakby szansę na rozpoczęcie procesów wychodzenia z tej głębokiej zapaści. Na razie mamy planszę, na niej naniesione nazwy kierunków, które rzeczywiście wydają się tutaj nam rozmnożyć w sposób nieprawdopodobny. No cóż poradzić? Taka była jakby praktyka awangard XX wieku. Skupianie się w takich wspólnych działaniach grupowych, tworzących jakby nowe kierunki, definiowanie ich poprzez nazwę i założenia teoretyczne. Dlatego mamy ich tutaj trochę. Zaczyna to, otwiera tę listę kierunek zwany abstrakcyjnym ekspresjonizmem lub inaczej informel. Tę nazwę trzeba będzie sobie zapamiętać. To ważne określenie, ważny termin. W obrębie tego abstrakcyjnego ekspresjonizmu rozwijały się, będą jakby pomniejsze, węższe działania artystyczne, takie jak na przykład action painting, taszyzm czy malarstwo materii. Niemal równolegle z abstrakcyjnym ekspresjonizmem pojawi się też drugi kierunek, zwany nową figuracją. Tutaj mamy dominację obrazów o charakterze abstrakcyjnym, a tutaj przedstawiającym. Ta nowa figuracja wykaże się nawet większą żywotnością niż abstrakcyjny ekspresjonizm, który z pewnych powodów szybko się jak gdyby zużył. I wtedy to właśnie w latach 50. wstępuje jak gdyby na firmament sztuki kolejne zjawisko, czyli abstrakcja geometryczna w różnych wcieleniach, takich jak abstrakcja pomalarska, op art, minimal art. Również w drugiej połowie lat 50. część artystów zacznie wyraźnie tworzyć swoje dzieła w kontekście rozwijającej się cywilizacji konsumpcyjnej, która była niejako pochodną gospodarczego boomu, jaki dość szybko, dzięki pomocy amerykańskiej, udało się między innymi w Europie rozwinąć. I tym samym w tym coraz większym luksusie, dobrobycie, jakim znaleźli się ludzie, łatwiej było jakby zapomnieć czy oddalić od siebie traumy wojenne. Ten konsumpcjonizm lat 60., zwłaszcza 70., zaowocował dwoma jakby przeciwstawnymi artystycznymi kierunkami. Pierwszy z nich nazywamy neodada, a drugi pop art. W obrębie neodada występują jak gdyby różne lokalne odmiany, takie jak nowy realizm we Francji, fluxus w Niemczech i innych krajach Europy, a także Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, czy arte povera, zjawisko lokalne włoskie. Bliskie popartowi był też kierunek zwany hiperrealizmem.
w którym dzieło sztuki zamieniało się jakby w imitację fotografii. A równolegle jakby do tych kierunków tworzonych w kontekście współczesnej cywilizacji i jej charakterystycznych przejawów, rozwija się też kierunek, który jakby od tej rzeczywistości zdaje się uciekać jak najdalej. To konceptualizm, sztuka pojęciowa i jego odmiana, czyli sztuka ziemi, land art. I tak dochodzimy już do końcówki wieku XX, lata 80. jakby wyhamowują w tym procesie tworzenia nowych formuł kierunkowych awangard. Nawet w gruncie rzeczy jakby samo pojęcie awangardy staje się coraz bardziej nieaktualne. Jest sztuka nowoczesna, jest sztuka, która otwiera jakby nowe obszary, ale to już nie jest tak, jak to wcześniej bywało, rozwalanie taranem muru, za którym nie wiadomo, co się kryje. Do takich najbardziej wyrazistych zjawisk w latach 80. zaliczymy nurt nowego ekspresjonizmu, który tworzy sztuka ulicy, czyli graffiti, oraz nowidzicy w Niemczech. Również w latach 80. pojawi się kierunek zwany postmodernizmem. To jakby odpowiednik architektury, którą już w swoim czasie prezentowałem. Postmodernizm to jest też zjawisko, w którym powrót do tradycji, cytaty, flirtowanie z formą historyczną nabiera jakby nowych sensów i nowych kontekstów. I tak dobrniemy do już końca stulecia i tym samym początku wieku XXI. Cofamy się oczywiście do 1945 roku, gdy nagle w sztuce nowoczesnej dominującą tendencją, postawą okaże się abstrakcyjny ekspresjonizm. Ten ogromny, szeroki nurt powojennego malarstwa został zainicjowany w Stanach Zjednoczonych w latach 40. Wykorzystywał on oczywiście przedwojenne doświadczenia europejskiej awangardy, głównie abstrakcji lirycznej Kandyńskiego. Preferował wielkoformatowe malarstwo o spontanicznej, przeważnie abstrakcyjnej formie wyrażającej emocje artysty, jego stan duchowy, przeżycia, zarejestrowane w trakcie malowania z wykorzystaniem efektu przypadków i nowych, niekonwencjonalnych sposobów malowania. W tym nurcie ekspresjonizmu abstrakcyjnego mieszczą się jakby już wężej rozumiane kierunki i zjawiska, takie jak na przykład action painting czy abstrakcja chromatyczna lub w Europie informel taszyzm, abstrakcja gorąca. Ten nurt abstrakcyjnego ekspresjonizmu ma silny związek oczywiście z typowo już amerykańskim kierunkiem, który nazywa się action painting, czyli malarstwo gestu. Termin został wprowadzony w latach 50. przez krytyka sztuki, który właśnie stał się swego rodzaju jakby manifestacją postaw środowiska młodych artystów tworzących w Nowym Jorku, nazywanych często szkołą nowojorską. Nacisk kładziony był przez właśnie tego krytyka na technikę malowania obrazu, polegającą na wylewaniu bezpośrednio farby na płótno, spontanicznie, jak gdyby wykorzystującej elementy przypadku, czynności poddanych emocjonalnym, jak gdyby obróbkom, których w efekcie powstaje forma niesłychanie nasycona ekspresją. Jak pisał Rosenberg, obraz nie jest gotowym produktem, ale stanowi zapis procesu tworzenia, czynności wykonanych przez artystę podczas malowania. I oto przed nami całe to zgromadzenie artystów szkoły nowojorskiej, między innymi Jackson Pollock, Willem de Kooning, Mark Rothko, Ad Reinhardt i inni. Mieli oni za sobą dość traumatyczne doświadczenia.
Wielu z nich startowało do sztuki jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, w drugiej połowie lat 30. W okresie, w którym jeszcze gospodarka pogrążona była co powoli jakby zanikającym wielkim kryzysie gospodarczym, który oczywiście bardzo, bardzo utrudniał życie artystyczne, bo po prostu nie było na wspieranie artystów środków. Państwowy mecenas w Stanach Zjednoczonych nigdy nie był mocną stroną tamtego kraju. Wszystko właściwie opiera się na środkach finansowych prywatnych. A tutaj w sytuacji wielkiego kryzysu, krachu gospodarczego początku lat 30., no to tych pieniędzy na finansowanie sztuki nagle się obkurczyło sporo, zmniejszyła się pula. Do tego oczywiście nowatorstwo w sztuce nigdy nie było specjalnie cenione, przynajmniej jeszcze wtedy. Dlatego, krótko mówiąc, ci artyści klepali biedę i żyli jakby na marginesie życia artystycznego, nie dostrzegani ani przez publiczność, ani przez krytyków. To oczywiście prowadziło do frustracji, poczucia osamotnienia, braku sensu dalszej aktywności, załamań, prób samobójczych. To wszystko oczywiście także wkracza wielka historia, czyli wybuch wojny. Jak już powiedziałem, Stany Zjednoczone nie były bezpośrednio ofiarą ataku zewnętrznego, ale jednak uczestniczenie w wojnie miało swoje konsekwencje dla życia codziennego Amerykanów. Było jeszcze trudniej. Dlatego tym bardziej jeszcze ten czas był czasem dla sztuki straconym. Gdy wojna się skończyła, ci twórcy jakby skonsolidowali swoje działania i wystąpili razem. I znowu początkowo nie byli zauważani, ale z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać. W tej grupie szkoły nowojorskiej jedną z najważniejszych postaci był malarz Jackson Pollock. Musimy go koniecznie zapamiętać jako jednego z czołowych artystów powojennych w skali światowej. Jego problemem w życiu był alkohol. Był nałogowcem. Alkohol doprowadził go niemal do życiowej katastrofy. Pozbawiony środków do życia, uzależniony od picia, prowadził przez pewien czas życie ulicznego kloszarda, włóczęgi bez mieszkania, nocującego w ciepłych zaułkach wielkiej metropolii. Z tego stanu, który niewątpliwie byłby już ostatecznie zakończony zgonem, uratowała go kobieta, malarka, która zrobiła wszystko, żeby go z tego upadku wyprowadzić. W końcu udało się o tyle to wszystko, jakby nad tym wszystkim zapanować, że Jackson Pollock rozpoczął regularną pracę malarską w małym domku, który sobie oboje kupili już poza Nowym Jorkiem. I tam w garażu Jackson Pollock stworzył swoją pracownię. Tworzył w niej obrazy, które z czasem okazały się jednym z największych dokonań sztuki, ale jeszcze wtedy niekoniecznie tak były widziane, zwłaszcza z uwagi na formę, jaką zastosował do ich tworzenia Jackson Pollock. Przedwczesna śmierć artysty przerwała jak gdyby jego rozwój. Zginął w wypadku samochodowym. Nie jest do końca wyjaśnione, czy to był przypadek, czy też jakby przygotowana samobójcza akcja. Wiemy, że Pollock prowadził pod wpływem alkoholu. Znowu był pijany i to spowodowało, że nie wyrobił się na łuku i wylądował na drzewie, roztrzaskując samochód z sobą, jeszcze dwójką innych pasażerów. Oto typowy przykład malarskiej sztuki Jacksona Pollocka, rok 48. Obraz czarno-biały robi wrażenie jakby przypadkowej plątaniny jakichś linii, ale za chwilę wyjaśni się, jak ten obraz powstawał. Oto
nazwa techniki, którą wprowadził do malarstwa Jackson Pollock. Ten nazwa utworzona od angielskiego słowa dripping, drip, czyli ściekanie, kapanie. Dripping to właśnie metoda, którą od 1947 roku coraz częściej Pollock wprowadza do tworzenia swoich obrazów, a polega właśnie na bezpośrednim wylewaniu płótna na płótno farby. Te wszystkie właśnie czarne ślady to są efekty tego skapywania, rozbryzgiwania, rozlewania farby na powierzchni. Obraz zatem, żeby był, mógł być malowany, nie może być ustawiony na pionowej sztaluce. Płótno luzem rozpięte leży na podłożu, na podłodze, a artysta maluje go, krążąc dookoła płótna, wylewając farbę ze wszystkich stron. I ta metoda nazywa się z kolei all over. To jest forma komponowania dzieła opartego właśnie jakby na okrążaniu płótna przez artystę i równomiernego jak gdyby jej tego płótna zachlapywania. Gdy w końcu artysta uznaje ten swój proces za skończony, bierze wtedy nóż i z płótna leżącego wykraja odpowiedni prostokąt, który trafia na nabity na blejtram i dopiero wtedy staje się obrazem. Wtedy będzie miał górę i dół, lewą i prawą krawędź. A oto sam Jackson Pollock w trakcie malowania. Zdjęcie to i następne zawdzięczać będziemy sesji, którą zorganizowano w pracowni tej właśnie w garażu Pollocka, podczas której artysta zademonstrował tworzenie swoich płócien. Jego zachowanie wokół okrążania powierzchni obrazu ma też silny jak gdyby ładunek ekspresji. Artysta jakby podskakuje, pochyla się, rzuca gwałtownie ręką, żeby z pędzla wychlapać nabraną z puszki farbę. W takim właśnie postępowaniu w trakcie malowania przypominać on mógł szamanów indiańskich, takich jak na tym zdjęciu oglądamy i nie bez przyczyny. Albowiem Jackson Pollock tą swoją technikę malarską wyprowadził z wyczytanych obrzędów jakie i rytuałów, jakie realizowali Indianie z plemienia Navajo, które to rytuały były przeznaczone jako terapia wobec cierpiących pacjentów, członków plemienia. I oto oglądamy właśnie, jak w takim namiocie indiańskim. Za chwilę zobaczymy, jak pracuje szaman. Już teraz go widzimy. Na powierzchni podłoża wewnątrz chaty czy właśnie tego namiotu, mając do dyspozycji zmielone proszki piaszczyste o różnych kolorach, ostrożnie biorąc je do ręki, szaman układa na podłożu swoisty wzór, który ma charakter magiczny. I tak tworzy się sypany z kolorowych piasków obraz. Bohater tej ceremonii, czyli pacjent, jest cały czas obecny, uczestniczy, obserwując tworzącego szamana. Gdy ostatecznie dzieło jest będzie gotowe, szaman weźmie i jedną ręką wszystko rozsypie i zatrze. W ten sposób powtórzy się proces, który zachodził we wszechświecie, za który odpowiedzialni byli bogowie, akt kreacji świata, czyli jego stwarzania, a potem akt jego zniszczenia, żeby stworzyć miejsce dla nowo odrodzonego świata, kolejnego. Tak sobie właśnie następstwo czasów wyobrażali Indianie. Czemu to miało służyć? Otóż wprowadzenie w formie symbolicznej tego aktu kreacji, jak bogowie przed wiekami stwarzali świat, stwarzał jakby nowe moce, energie, które się przy tej okazji wyzwalały i to one mogły oddziałać na pacjenta i sprawić, że choroba zostanie przezwyciężona.
Gdy patrzymy na tych właśnie sypiących piasek szamanów plemiennych, wyraźnie widać podobieństwo do Jacksona Pollocka, który właśnie postępując tak, a nie inaczej, też swoistą terapię sobie tu fundował. Ten powrót do obrzędów rytuałów poprzez zachowanie i sposób malowania miał być taką swoistą terapią wobec tych demonów, które siedziały w Jacksonie Pollocku. Tak opisywał swoje postępowanie w malarstwie. Moje malarstwo nie rodzi się na sztaluce. Prawie nigdy nie naciągam płótna na blejtram. Wolę je przymocować do twardej powierzchni ściany albo rozłożyć na ziemi. Wtedy jestem jakby bliżej malowidła. Sam staję się jakby jego częścią. Mogę je obchodzić naokoło, pracować ze wszystkich stron. Dosłownie wchodzić w środek. Coraz częściej oddalam się od normalnych malarskich przyborów. Sztalugi, palety, pędzla. Wolę patyki, szpachle, noże. Płynną, ściekającą farbę. Farbę gęstą, zmieszaną z piaskiem, tłuczonym szkłem i innymi substancjami, na ogół obcymi malarstwu. I oto rezultat takiej metody malowania, drippingu i kompozycji all over. Po już wycięciu prostokąta zamieniają się one w abstrakcyjne obrazy, nasączone ogromną energią, jakby wewnętrzną mocą zawartą w tych wszystkich rozbryzgach barw nakładających się na siebie, nawarstwianych. W ten sposób obrazy Pollocka nabierają ogromnej energii, jakby mocy, przypominające jakby siłę kosmosu. Są to najczęściej też bardzo duże obrazy, wielkoformatowe. Gdy się ogląda z bliska, człowiek jakby zatapia się w tej masie rozbryzgów mocnych i silnych. Przyjacielem Pollocka był Holender, Willem de Kooning, który z Holandii do Stanów Zjednoczonych przybył tuż przed wybuchem II wojny światowej. I on również stał się jednym z klasyków nurtu abstrakcyjnego ekspresjonizmu, action painting. Oglądamy go tutaj w trakcie pracy nad jednym ze swoich płócien. Co prawda płótno wisi w pionie, ale efekty rozbryzgów, rozchlapań i innych przypadkowych działań tutaj bez trudu znajdziemy. Oto jeden z czołowych dzieł, które musimy zapamiętać, de Kooninga, Kobieta pierwsza. Nie bez przyczyny pojawiła nam się tutaj neolityczna figurka bogini z Çatalhöyük. Jej potężny biust, brzuch, nogi pojawiają się w obrazie de Kooninga. W jego kobiecie rozpoznamy tę dawną boginię. I znowu widzimy, że w tej technice chlapanie, rozbryzgiwanie to stały sposób malowania. De Kooning maluje obrazy figuratywne, jak przed chwilą oglądana Kobieta pierwsza, ale także obrazy abstrakcyjne, jak te dwa dzieła. I kolejny wielki artysta ze szkoły nowojorskiej, Mark Rothko. Tutaj mimo 67 lat, jakie udało się artyście dożyć, końcówka była samobójstwem. Mark Rothko bowiem odebrał sobie życie, choć był już wtedy uznanym, cenionym artystą, bardzo dobrze opłacanym. Jego dzieła mają w stosunku do poprzednich sporo różnic, ale mają też wspólne elementy, na przykład ekspresja barwna. Tyle tylko, że nie osiągnięta metodą drippingu, naklapywania ekspresyjnego, tylko metodą nakładania na siebie płaszczyzn barwnych. Obrazy Marka Rothki najczęściej są pozbawione tytułów, tylko numerowane, tak jak to widzimy. Składają się z wielkich pól wypełnionych intensywnymi kolorami, kontrastowo często ze sobą zestawianych. Ten rodzaj malarstwa nazywa się z angielskiego color field painting, czyli malarstwo barwnych płaszczyzn. Jest to jeden z jakby z takich węzi rozumianych obszarów abstrakcyjnego ekspresjonizmu.
Dla Marka Rotki liczyło się to, żeby widz stający przed jego płótnem odebrał energię, jaka płynie z tych kolorów. Dlatego też nie liczył się z ich kształtami, najczęściej sprowadzając się do takich prostokątów o całkowicie jakby wyeliminowanej ostrości krawędzi, które to pola w różnych często proporcjach większych czy mniejszych zderzają się na kolorowych, barwnych tłach. Do najbardziej znanych dokonań Marka Rotki zaliczymy cykl obrazów, które znalazły się w kaplicy uniwersyteckiej w Houston. Widzimy ją w głębi. Rice University i ta kaplica to jedno z najsłynniejszych dokonań naszego malarza. Nie jest to kaplica chrześcijańska ani jakiejkolwiek innej religii. Jest to kaplica ekumeniczna, w której każdy wyznawca jakiejkolwiek religii musi się poczuć dobrze. Żeby ten cel osiągnąć, wejść w ten stan swoistej medytacji, służą temu obrazy rozwieszone na ścianach, niemal monochromatyczne, ogromne powierzchnie, wypełnione właśnie tymi pulsującymi barwami. Amerykanie byli pierwsi. Ich abstrakcyjny ekspresjonizm zainicjowany został jeszcze pod koniec II wojny światowej. A w Europie z kolei zagości, kiedy już wojna się zakończy i te pierwsze lata najtrudniejsze będą już za ludźmi żyjącymi wtedy. W przypadku tego kierunku w sztuce europejskiej możemy stosować jeszcze inne określenia, na przykład informel, czyli sztuka bezkształtna, lub taszyzm, czyli sztuka plam. Szczególną rolę w tym świecie informelu odegrają malarze francuscy, a szczególną rolę tutaj przysługuje twórcy, który nazywał się Jean de Buffet i do niego właśnie teraz już zmierzam szybko, szybkimi krokami. Jean de Buffet urodził się w 1905 roku, zmarł w 1985, czyli przeżył 84 lata. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, ale ostatecznie po ukończeniu uczelni nie został malarzem, tylko wyjechał w rodzinne strony, by przejąć rodzinną winnicę i przez dłuższy czas to było jego głównym zatrudnieniem. Ale kiedy w trakcie trwania II wojny światowej jego winnica splajtowała, wtedy to wrócił do malarstwa i zaczął tworzyć. Tak pisał o swoich zadaniach, które wyznaczył sobie. Nasza kultura jest ubraniem, które na nas nie pasuje, które w każdym razie przestało pasować. Owa kultura jest niczym martwy język, który nie ma nic wspólnego z mową ulicy. Dlatego też i de Buffet odrzuca tradycyjny język malarski i sposoby tworzenia obrazu. Uruchamia znowu farby, które będą miały różną konsystencję, bo czasami do nich artysta będzie dodawał też piasek, sproszkowane szkło czy inne produkty. A także będzie farby zastępował innymi produktami, takimi jak na przykład gips, asfalt. Dlatego też w jego dziełach ogromną rolę odgrywa faktura, gruba, pulchna, reliefowo traktowana, żłobiona, ryta. A co przedstawiają obrazy? Jakby scenki z życia codziennego czy inne proste wątki, ale przedstawione w taki sposób, że wyglądają jakby je tworzyły dzieci. L'art brut, sztuka surowa, jak to z czasem określi Jean de Buffet, to jest jego język, który do sztuki wprowadza. Ta surowość właśnie jakby określa stan umysłu, który patrzy na świat w sposób schematyczny, tak jak robi to przedszkolak. I w takim duchu maluje swoje pejzaże jeszcze w trakcie trwania wojny, Szczęśliwa wieś. Albo w podobny sposób, jak gryzmą na ścianie toalety przedstawia nagą kobietę. Wielki czarny, jak sadza, akt, 44 rok.
Jakie niezwykłe właściwości fakturalne posiadają obrazy Dibifeta, widzimy teraz, oglądając obraz Atowany Kokarda na kapeluszu, gdzie artysta ryje żłobin w powierzchni farby, do której dodane były jakieś inne komponenty. Ta faktura odgrywa w jego malarstwie rolę wiodącą, kluczową. Jest wszechobecna, dlatego też wielu widzi w Dibifecie przedstawiciela malarstwa materii. Ale zatrzymajmy się jednak przy określeniach klasycznych, czyli abstrakcyjny ekspresjonizm. I do tego też kierunku zaliczymy maleńkie pod względem formatu dzieła niemieckiego twórcy, który przez II wojnę światową w Paryżu się ukrywał przed swoimi, żeby nie musieć walczyć na froncie. Przyjął ksywkę, określenie Uwols i tak go musimy zapamiętać. W tych drobnych obrazach zawarta jest cała poezja przypadku i tego wszystkiego, tego rozklapywania, rozbryzgiwania, którą Amerykanie też stosowali. W tym szerokim nurcie abstrakcyjnego ekspresjonizmu uruchamiają się różne ośrodki artystyczne poza Paryżem, który jest niewątpliwie cały czas tym swoistym centrum. Między innymi powstaje grupa Kobra tuż po II wojnie światowej. Jej gadzia nazwa nie jest jednak od zwierzęcia wyjątkowo trudnego z uwagi na śmiertelność jadu. Kobra powstała od pierwszych liter trzech stolic europejskich. Ko to Kopenhaga, BR dalej to Bruksela, a na końcu jeszcze mamy Amsterdam. I to nam tłumaczy, skąd się ta nazwa grupy wzięła. Mamy też trzech podstawowych jej przedstawicieli. Asgera Jorna, czyli malarza duńskiego, Karela Pela, Holendra i Francuza, Piera Alechińskiego. Ich obrazy wyraźnie przypominają te wcześniej oglądane ekspresyjne malowanki, jakby nieporadnie tworzone i z grubymi nawarstwieniami farby. Kolejna grupa, która pojawi się w sztuce europejskiej, to będzie grupa Zero. I wraz z nią wchodzimy w nurt malarstwa materii. Czołowi przedstawiciele tej grupy to Włoch Lucio Fontana, Francuz Yves Klein i Hiszpan Antoni Tapies. Zacznijmy od Fontany i jego obrazów kaleczonych przez samego twórcę. Najpierw na płótnie pojawia się gruba warstwa świeżej farby w określonej fakturze i ilości. Wtedy artysta sięga, jak tu widzimy, po nóż i zaczyna płótno kaleczyć, tak jakby chciał mu zadać ciosy śmiertelne. To w oczywisty sposób jakby otwiera płótno na to, co się pod spodem znajduje. Widać to świetnie w dalej, jakby już rozwiniętej koncepcji, gdzie te nacięcia mają regularny charakter, jakby niemal bezosobowy. Rozcięte w ten sposób płótno zawija się ku krawędziom i tworzy ten efekt reliefu. Ale już w czystej wody reliefami były prace Yves Kleina. By zrozumieć sens tego malarstwa, musimy sobie powiedzieć troszkę o samym twórcy, który też niestety zbyt długo nie pożył. Yves Klein był swego rodzaju artystą mistykiem. Szukał swoistego absolutu i uznał, że ten absolut najbardziej chyba w bliskiej formie zawierają obrazy malowane niebieską farbą. Dlatego też poszukując własnego tonu opatentował w końcu własną odmianę błękitu, tak zwany błękit Kleina. I zaczął tworzyć prace, które w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie tę barwę wykorzystywały. Tyle, że w tej pierwszej fazie, kiedy był członkiem grupy Zero, do powierzchni płótna były doklejane takie elementy jak właśnie gąbki naturalne, które nasycone farbą, przyklejone do podłoża, zaczynały zamieniać się w rodzaj jakby fragmentu dna morskiego. Również malarstwo materii cechuje się
Antonita Pies, malarz związany z Katalonią, Barceloną, wciąż jeszcze żywy, choć ma już praktycznie prawie 100 lat. Jego dzieła to właściwie, można powiedzieć, wzorcowe przykłady malarstwa materii, tworzone z grubych na warstwie nie farby, tylko tworzyw, na przykład betonu, gipsu, przedmiotów, starych, zużytych powierzchni, które artysta wtórnie wykorzystuje do swoich mrocznych, potężnych kompozycji. Nowa figuracja. W przypadku tych twórców istotą była jakby próba znalezienia po II wojnie światowej nowego sposobu na przedstawianie człowieka i całego dookolnego jego świata. Niektórzy z omówionych artystów mogliby być również umieszczeni w tej formułce, na przykład Willem de Kooning, to autor Amerykanin, twórca Kobiety pierwszej, ale przede wszystkim także tutaj pasowałby nam Jean Dubuffet, który akurat do narodzin i ukształtowania się tego kierunku w sztuce walnie się przyczynił. Ale my skupimy się na dwóch twórcach tego właśnie nurtu nowej figuracji. Pierwszym z nich będzie Brytyjczyk Francis Bacon. Tak jak Dubuffet próbował swoich sił tuż po studiach i spasował, czyli krótko mówiąc, zawiesił na kołku aktywność artystyczną na kilka lat. Uruchomił się na powrót jako twórca już po zakończeniu II wojny światowej. Jego malarstwo ma wyjątkowo ekspresjonistyczny, pełen napięć, dramatyzmu charakter. Doskonałym wstępem do jego tej już pełnej, dojrzałej twórczości jest obraz zatytułowany Malarstwo lub Mężczyzna z mikrofonami. Ten obraz oczywiście w pierwszym momencie wydaje się nam surrealistyczny, dziwaczny, ale za chwilę pokażą się fotografie, które zaczynają go ukonkretniać. Na przykład przedstawienie premiera, który rządził Wielką Brytanią tuż przed wybuchem II wojny światowej, Richarda Chamberlaina, którego przemawiającego artysta właśnie wykorzystał w tym obrazie. Jest też tutaj połeć mięsa, jakby tusza wieprzowa, która w tle rozpostarta tworzy jakby ołtarz za główną postacią. Artysta żyje w chaosie. Jego pracownia wygląda jak jedno wielkie rumowisko, śmietnik. Artysta praktycznie prawie niczego nie wyrzuca, stąd można tam zobaczyć piętrzące się wyciśnięte tubki farby albo stare zaschnięte pędzle, jakieś elementy garderoby wałęsające się tu i ówdzie. Malarz w trakcie malowania próbuje kolory, ocierając je czy wycierając je na ścianach, co oczywiście dodatkowo upstrzy to wszystko. W tym chaosie mógł się tylko on połapać, bo on się w nim poruszał z gracją najwyższą. Jego obraza, które tworzy, czynnik ekspresji bierze górę nad wszystkimi innymi. Wybierając sobie motyw wyjściowy, artysta poddaje go daleko idącym przetworzeniom. Tutaj oglądamy wizerunek ukazujący rzymskiego papieża, a konkretnie tego, czyli znanego Innocentego X, pędzla Velasqueza. Ten słynny barokowy portret artysta postanawia przetworzyć, przemienić, dodając właśnie efekty jakby wrzasku rozdziawionych jab. A ten z kolei wrzask to oczywiście krzyk Edwarda Muncha. Z jakiego powodu te postacie krzyczą, oczywiście już artysta nam nie wyjaśni. Domyślamy się, że w dużej mierze to jest jakby cierpienie, krzyk egzystencji, który odczuwają ludzie w latach 40., 50., wynikający z tych realiów dopiero co zakończonej wojny, ogólnej biedy, pauperyzacji. Ale w przypadku Francisa Bacona jest jeszcze jeden bardzo osobisty, intymny powód takiego poczucia wyalienowania. Orientacja seksualna, jest gejem.
I dlatego też w tym społeczeństwie, gdzie wszelkie czyny homoseksualne były wciąż karane więzieniem, i to takim solidnym, nie na miesiąc, tylko nawet na kilka lat. Życie w takim świecie artysty o podobnej jakby preferencji było niesłychanie trudne, ciężkie. Dlatego też w tych obrazach jest zawarta pewna bolesność, cierpienie. Wśród przetwarzanych motywów Bacona znajdziemy też dzieło Vincenta van Gogha. To ten obraz jako pierwowzór został tutaj przetworzony przez Bacona. Artysta na drodze do Tarascon z 1880 roku staje się motywem, wokół którego Bacon tworzy całą serię dzieł, jakby ten motyw przetwarzając. Para w łóżku robi wrażenie, jakby była w trakcie aktu kopulacji, ale tak naprawdę jest to przetworzona jedna z fotografii Edwarda Muybridge'a, fotografika i uczonego angielskiego, który tworzył w Stanach Zjednoczonych i wykorzystując udoskonalony aparat fotograficzny, tworzył serię zdjęć tak zwanych poklatkowych, w których rejestrowały się fazy ruchu ciała ludzkiego, w tym przypadku dwóch zapaśników. I przy okazji podobnie, jakby zdeformowany akt leżący kobiecy, tym razem przyjaciółki Henriety Moraes. W portretach Bacon jest bezlitosny dla siebie i innych. Ich malowane, portretowane twarze wyglądają, jakby wyszły prosto spod ręki pięściarza, który długo pracował nad ich formą, waląc z lewej raz z prawej. Wśród wizerunków Bacona pojawia się też charakterystyczna postać siedząca z nogami założonymi. Wśród źródeł inspiracji takich właśnie obrazów jest to zdjęcie, w którym utrwalił się siedzący tutaj w środku tego chaosu przyjaciel Franciszka Bacona, z zawodu złodziej, który próbował najpierw Bacona okraść, włamując się do jego mieszkania. Gdy okazało się, że Bacon jest w środku, no to już sytuacja potoczyła się inaczej i już ten pan Dyer z Baconem pozostał aż do swojej samobójczej śmierci. Bacon był także zaprzyjaźniony z innym wybitnym artystą, którego za chwilkę będziemy mogli śledzić dorobek. Lucianem Freudem. Mamy ich tu wspólnie. To Francis Bacon, a to Lucian Freud. Kim był? Wnukiem Zygmunta Freuda, twórcy psychoanalizy. To właśnie dziadek zdecydował się, kiedy doszło do Anschlussu, czyli zajęcia Austrii przez wojska niemieckie, że jako przedstawiciel społeczności żydowskiej, mających żydowskie korzenie, powinien się z Wiednia wynosić. No i zrobił to w odpowiednim jeszcze momencie, kiedy to było możliwe. I emigruje Zygmunt Freud ze swoją żoną, dziećmi do Anglii. I tam trafia ojciec Lucjana Freuda, a on sam też przybywa do Londynu jako niemowlak, świeżo co przyszły na świat. Dlatego też dla Lucjana Freuda Anglia to już jest jego właściwie główna ojczyzna, choć ma świadomość korzeni niemieckich, to jednak widzi w sobie malarza brytyjskiego. Jego realizm wydaje się mniej ekspresjonistyczny niż ten, który tworzył Bacon, ale to tylko pozór, bo w tym malarstwie jakby realistycznym jest też jakaś siła ekspresji, czasami odrzucająca od tego właśnie malarskiego świata, który artysta tworzył. Tu mamy go w autoportrecie nago i tu już na zdjęciu, jak maluje w pracowni. A tu z kolei mamy jeden z najbardziej dzisiaj sławnych obrazów Lucjana Freuda.
zatytułowany Akt śpiący na sofie. No przerażająco monstrualna jest ta modelka, którą tutaj Freud wynają, a przyznać trzeba, że to nie jest jedyny tego typu wypadek. Freud po prostu takie właśnie ciała pozbawione tego klasycznego piękna bardzo sobie w sztuce jako modele cenił. Ten obraz jeszcze za życia artysty osiągnął astronomiczną kwotę, jaką nigdy dotąd obraz żywego twórcy nie zdobył. W 2008 roku obraz został sprzedany przez dom aukcyjny Christie za 33 miliony dolarów. A kim jest ta Nagadama? Oto ją już mamy. To podobno pracownica służb socjalnych miasta Londyn, z którą Freud się przyjaźnił i spotykał. Malarstwo informelu, czy inaczej abstrakcyjnego ekspresjonizmu, zwłaszcza z jego tą klasyczną postacią wybryzgiwanej masy farby na płótno, szybko jakby zaczął zdradzać przejawy wyczerpania, wyjałowienia i tym samym zaczął tracić ten kierunek w sztuce na popularności. Doszło też do swoistej reakcji na tę właśnie nadmierność wychlapywanych, rozbryzgiwanych obrazów, których w pewnym momencie w latach 50. zrobiło się naprawdę ogromna ilość. Jedyna reakcja, jaka była w tej sytuacji zrozumiała, to reakcja pójścia w przeciwnym kierunku. Tam jakiś emocjonalny ekshibicjonizm, szaleństwo, to tu z kolei malarstwo wyciszenia, jakby obojętności, czy wręcz nieobecności jakby w tym, co się, gdzie ten obraz, czy to dzieło zostało umieszczone. I oto pierwszy jakby z nurtów sztuki tej abstrakcji geometrycznej, op art, rozwijający się od końca lat 50., a za którego twórcę uchodzi malarz Wiktor Vasarely, węgierskiego pochodzenia, malarz, który przez pewien czas tworzył w Paryżu, a potem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, stając się na koniec malarzem amerykańskim. Obrazy Vasareliego od razu wyjaśniają nam istotę op-artu. To jest stworzenie takiego układu, w którym odniesiemy jakby złudzenie, zostaniemy oszukani, że obraz na przykład się ku nam przybliża albo rozpiera się w ramach, które zostały mu narzucone. Język oczywiście to język abstrakcji geometrycznej, ale trudno to nazwać obrazami wyzbytymi emocji czy wyzbytymi jakiejś swoistej radości. Obok Wiktora Vasareliego za klasyka tego kierunku uchodzi malarka brytyjska, Bridget Riley. Jej warsztat jest idealnie perfekcyjny, malując odręcznie te kolejne fale, faliste kształty, artystka nie popełnia żadnego błędu, a obraz zdaje się jakby polaryzować, falować na naszych oczach, poruszać się, aż trudno się na to dłuższy czas patrzy, spogląda. Zjawiskiem bardziej radykalnym niż opart, który ma swoją uwodzicielską moc, jest kierunek zwany abstrakcją pomalarską. To jakby wyprowadzenie ciągu konsekwencji z nurtu barwnych płaszczyzn, czyli tego color field, który widzieliśmy przed chwilą. Tyle, że tam te płaszczyzny intensywnie jakby rozpracowywane barwnie pod względem siły oddziaływania, nie zamykały się w krawędziach wyraziście wykreślonych, jakby rozmazywały się, dochodząc do swojego okresu. W obrazach abstrakcji pomalarskiej dzieło wygląda, jakby wyszło właśnie spod fabryki, precyzyjnie i starannie wykreślone, tyle że wypełnione niewielką ilością kolorów, sprowadzonych do najprostszych form geometrycznych. Oczywiście nadal te obrazy działają swoim formatem. Frank Stella, którego obrazy przed chwilą widzieliśmy. Moje malarstwo opiera się na stwierdzeniu, że jest tylko tym,
co można zobaczyć, że jest rzeczywiście przedmiotem. Bowiem to malarstwo abstrakcji pomalarskiej coraz bardziej zmierza w stronę redukcji niejako aktywności samego malarza, tak jakby dzieło powstawało w formie bezosobowej, bez żadnego stwórcy, bez jego emocji, bez jego myśli, bez jego przekazanej jakby energii. I dlatego też często traktuje się te obrazy, jakby stawały się przedmiotami, które artysta powołał do istnienia, ale już dalej się nimi nie zajmował. I w takiej skrajnej postaci abstrakcja pomalarska płynnie przechodzi w minimalizm, czyli minimal art. Rzeczywiście jakby do absolutnego minimum redukujące artystyczne działania, jak te właśnie ułożone płyty wykonane z płytek stalowo-magnezowych Karla André, wyglądające jak zwykła szachownica. Moje konstrukcje są zawsze jak najprostsze, są określone przez materiał i miejsce, dążą do czegoś zupełnie nie rzucającego się w oczy. Rzeczywiście takie płytki można byłoby przeoczyć. Tak jak zresztą pracę Donalda Judda, jednego z czołowych przedstawicieli minimalizmu. Tej samej wielkości prostopadłościany o podstawie kwadratowej zostają jakby rozmnożone i ustawione w rzędzie od dołu do góry, tworzącym taki właśnie rytm powtarzalnych form. Często bywa tak, że powierzchnie zewnętrzne tego właśnie tej konstrukcji mają barwę, albo na odwrót, kryje się ona jakby w środku, a to jest tylko metalowa rama. Tak czy inaczej, kolor, który wchodzi do takiego właśnie skromnego dzieła, zaczyna go ożywiać. Pracuje jakby w obrębie wnętrza tej barwnej powierzchni. To malarstwo opisywane teraz było rzeczywiście wyraźną reakcją na rozgadanie kierunku abstrakcyjnego ekspresjonizmu. Dzieła jakby zaczęły zachowywać się, jakby były dziełami autystycznymi, wyzbytymi emocji, do których nie da się myśli i przeżyć wniknąć, które zawsze będą jak zamknięta księga. Zrobimy sobie tutaj przerwę i dokończymy w następnej części naszych zajęć. Żegnam zatem klasy trzecie.